biskup Pieronek nie stronił od jasnego wyrażania swoich poglądów. Jego zapatrywania na niektóre sprawy potrafiły wzbudzić ogromne kontrowersje, szczególnie w kwestii pedofilii w Kościele. Za te słowa wiele osób poddało go krytyce. Biskup Pieronek często wypowiadał się dla mediów. Duchowny katolicki, dawny rektor krakowskiego PAD i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach od 1993 do 1998 roku uchodził po prostu za autorytet, którego głos ma znaczne poważanie w dyskusji publicznej. Tadeusz Pieronek kierował polskim kościołem w trudnych czasach odbudowy kraju po zapaści ekonomicznej spowodowanej rządami komunistów i tworzenia nowych relacji państwo-kościół. Osobiście uczestniczył w tworzeniu konkordatu i był obserwatorem podczas powstawania Konstytucji RP z 1997 roku, w której, jak mówił, też ma swój wkład. Zdarzało się jednak, że jego słowa wywoływały oburzenie tych, którzy sympatyzowali z bardziej postępowym księdzem. Tak było na przykład w 2013 roku. Biskup Pieronek o pedofilii w Kościele w 2013 roku ze sprawowania funkcji głowy Kościoła zrezygnował i odstąpił z zasiadania na tronie Piotrowym Benedykt XVI. Abdykacja po zaledwie 8 latach rządzenia Watykanem oficjalnie podyktowana została pogarszającym się stanem zdrowia papieża. Wiele osób upatrywało się w niej jednak drugiego dna, a największy posłuch zyskała teoria o jego niemocy w US. Pedofili w Kościele i presja społeczna ze strony oburzonych praktykami niektórych księży. Innego zdania był jednak Pieronek, a słowa, których użył, rozedabli ścieczyły osoby obwiniające instytucje Kościoła o seksualne dewiacje duchownych. To jest o wiele większe zadanie, niż ukrócenie sprawy pedofilskiej, która była na świecie, jest i będzie. Żadna siła nie powstrzyma człowieka od tego, żeby korzystać z pewnych możliwości, jakie daje człowiekowi wolna wola i do czego pchają go namiętności. Przepraszam bardzo, ale świata nie zmienimy, powiedział 5 lat temu biskup Pieronek, dodając, że pedofilia w Kościele jest jedynie marginesem. Największe oburzenie wywołało nazwanie pedofilii przez niego namiętnością. Biskup był przeciwny odpowiedzialności zbiorowej Kościoła. W październiku tego roku Tadeusz Pieronek ponownie wypowiedział się na temat pedofilii w Kościele, a raczej na temat bezprecedensowego wyroku sądu, który po raz pierwszy częścią kosztów zadośćuczynienia obciążył zgromadzenie zakonne sprawcy przestępstwa. Pieronek był oburzony taką decyzją i utrzymywał swoje stanowisko o niemożliwości wyplenienia dewiacji seksualnych, które jego zdaniem przynależą ludzkiej naturze i warunkuje jej istnienie wolnej woli. Biskup nazwał odpowiedzialność zbiorową faszystowską zasadą. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.